Jak ja kocham tą kobietę. Maria Magdalena. Bardzo doświadczyłem pięknych, wzruszających rzeczy w związku z tą osobą. Czytając tę Ewangelię, będąc w miejscach, które są też z Marią Magdaleną związane i będąc w zakonie, który jest z Marią Magdaleną związany, bo ona nazwana jest apostołką apostołów i w naszym dominikańskim zakonie otaczana była od samego początku wielką czcią i miłością. Ta dzisiejsza scena z Ewangelii, ona jest opowieścią o Kościele. Jest mowa o aniołach, czyli angelos, to są posłani. I wszystko, co jest w Kościele, jest w formie posłania przez Boga, aby wypełnić jedną, najważniejszą swoją rolę. Skierować uwagę na Jezusa Zmartwychwstałego. To jest definicja Kościoła.